To jest już piąta gala sportu w naszym mieście. Bardzo ważna impreza dla środowiska sportowego. Ona jest potwierdzeniem tego, że my zauważamy sukcesy naszych sportowców, widzimy ich pracę. Ta impreza przyczynia się do integracji środowiska sportowego, które jest bardzo aktywne. Nasz sport Węgrowie jest, można powiedzieć, na fali wznoszącej. Są młodzi, utalentowani ludzie, są starsi działacze sportowi, trenerzy, którzy chcą z tą młodzieżą pracować. Efekty są coraz bardziej widoczne. Są również sponsorzy, którzy wspierają materialnie działalność naszych klubów. No, można powiedzieć, że ten mechanizm, ta machina sportu węgrowskiego kręci się coraz szybciej, co nie oznacza, że nie mamy tutaj trudności. Na pewno nakłady na sport powinny być wyższe. Mamy w tej chwili sporo już obiektów sportowych, no niemniej jednak musimy zadbać o to, żeby na tych obiektach kwitło to sportowe życie. Tak jak gala sportu pokazuje, jest wiele osób zaangażowanych, zakochanych, można powiedzieć, w sporcie, wielu pasjonatów, którzy dają gwarancję, że na tych wybudowanych obiektach sportowych będzie tłoczno, będziemy mogli kibicować naszym sportowcom. No i w dniu ich święta właśnie tego im życzę. Wszelkich i wielkich sukcesów na obiektach zarówno węgrowskich, jak i poza nimi. Najlepszy sportowiec roku 2011 roku. Mamy trzy równorzędne tytuły. Krzysztof Lipka, Paweł Szurawiński, Piotr Górecki oraz 7 wyróżnień równorzędnych. Dominik Markelewicz, Michał Dąbrowski, Katarzyna Gołębiewska, Rafał Szydłowski, Karolina Górecka, Adam Ryszkowski i Iga Kamińska. Wyróżnienia w kategorii Trener Roku 2011 otrzymują pan Paweł Kuć, Jarosław Madziar. Jarosław Madziar. Trener Roku 2011 trafia do pana Roberta Parzonka. Serdecznie gratuluję. Robert Parzonka, MKS Czarni Węgrów. Za chwilę przedstawimy jedną imprezę, która otrzyma zaszczytny tytuł najciekawszej, najlepszej imprezy roku w Węgrowie w roku 2011. Tytuł otrzymuje Polish Open Kickboxing 2011. Duże grono wyróżnień, dużo grono wyróżnionych firm, ale tylko jeden tytuł z mianem sponsor roku. Zaczniemy od listy wyróżnionych firm. Firma meblowa, meble Dariusz Niszcz. To jest? ML Meble, Dariusz Niszcz. Firma Mix, spółka ZOO, pan Jacek Stosia. Firma Bagiński, pan Jarosław Bagiński. Pomek, pan Andrzej Sińczuk. Firma Pewnik w Węgrowie, pan Zygmunt Sikorski. Zakłady Mięsne Łuków S.A. i pani prezes Irena Krzesiela-Topas i pan Zbigniew Paczuski. I pan Włodzimierz Wyżyk, wydawnictwo szachowe Penelopa, spółka ZOO w Warszawie. I pan Jerzy Moraś, hurtownia materiałów budowlanych Sigma w Węgrowie. I pan Grzegorz Maliszewski, kancelaria biegłego rewidenta audytorskiego, pan Jan Matusik. Sponsor roku, tytuł jest jeden. Proszę państwa, sponsorem roku została firma Kostka. Marek. Tytuł w kategorii wybitny sportowiec rodem z Węgrowa otrzymuje Grzegorz Żochowski. Zapraszamy Grzegorza Żochowskiego. Tenis stołowy to jest to, co Grzegorz Żochowski uprawiał i osiągał w tej dyscyplinie. Duże 15 sekund dla fotoreporterów.
i Krzysztofa Komosę. Brawa, proszę Państwa, brawa dla organizatorów, znakomitej gości i laureatów